Ten rok jest dla niego przełomowy. Ma na swoim koncie m.in. drugą najlepszą średnią w Polsce w konkurencji 3x3, Mistrzostwo Polski Juniorów, podbój Egiptu czy wygraną nagrodę pieniężną w grze komputerowej Fortnite. Zapraszam Was na wywiad z czołowym speedcuberem w Polsce, Olafem Kuźmińskim. Cześć Olafie. Cześć. Zacznijmy od tych najświeższych wydarzeń. Czy ochłonąłeś już po tegorocznych Mistrzostwach Polski? Najpierw chciałbym porozmawiać z Tobą o samej imprezie, a później o Twoich wynikach. To ogólnie impreza mi się podobała bardzo dobrze, tylko może poza jednym incydentem, ale ogólnie to bardzo na dobrym poziomie impreza była zrobiona. Też podobała mi się sala i ogólnie cała atmosfera zawodów. Mam tutaj zapisany jeden incydent z penów i pewnie on pokrywa się z Twoim. Czy chodzi o sytuację z finału w konkurencji 2x2? Tak, dokładnie. Może to mnie trochę zdekoncentrowało w finale trójki, ale no jakby już jestem myślami gdzie indziej. Mimo wszystko chciałbym tutaj nakreślić tą sytuację, po której Ty finalnie zdobyłeś trzecie miejsce, przegrywając z Tomkiem Pietruszką o 400. Pokrótce, Tomek prawdopodobnie na swojej ostatniej próbie zmizlukował, to znaczy, że błędnie rozpoznał sytuację, a to na skutek tego, że sędzia zamiast 8 sekund powiedział od razu 12 sekund podczas preinspekcji i to mogło rozbić Tomka podczas szukania tego prawidłowego rozwiązania. Tomek po swojej próbie, tej nieudanej, nie zatrzymał timera, tylko podniósł rękę, wzywając delegata, co wszystko jest, wpisuje się w ramy regulaminu WCA. Tomek przedstawił tą sytuację. Podczas sprawdzenia nagrania faktycznie okazało się, że taka sytuacja z sędzią miała miejsce. Tomek po tym ułożeniu swoim nieudanym dostał ułożenie ekstra, po którym zajął drugie miejsce. Jaka jest Twoja opinia na temat tego całego wydarzenia? No ogólnie to na sali zawodów po finale, jak się dowiedziałem o całej sprawie, usłyszałem wszystko, nie patrząc na nagranie od kamery Stonka, tylko na nagranie ze streamu i ogólnie od ludzi, którzy mi mówili, co się stało, no to według mnie wtedy to ekstra powinno być zdjęte od razu, jakby, że to nawet nie było, to ekstra nie powinno być konsultowane z innymi, ale potem dzień po mistrzostwach gadałem z Tomkiem właśnie i jeszcze nie zobaczyłem nagrania z kamery, ale no jakby teraz jestem w stanie zrozumieć mniej więcej, na czym polegało, że to nie było takie, można ująć, chamskie ekstra, takie, że zepsuł solwa, dlatego wziął, tylko no jednak po tych 8 sekundach lekko zaczęła się panika. Ja też nie znam dokładnie zasad WCA, więc nie wiem, jak to będzie wszystko dalej się toczyło, ale no, zobaczymy. Z tego, co mi wiadomo, na moment nagrywania tej rozmowy sprawa cały czas znajduje się w rozpatrzeniu przez WCA. Ale chciałbym wrócić do sędziego, bo nie był nim wolontariusz, tylko doświadczony zawodnik Mike Thomas. Rozmawialiście po mistrzostwach o tej sytuacji? No ja gadałem z Mike'em ogólnie po tym całym incydencie i on mówił, że na ostatnim ułożeniu w jego inspekcji Tomka liczył jakby Tomkowi, jakie ułożenie potrzebował na jakby drugie miejsce, czy tam no ogólnie na podium, jaki czas potrzebował na tym ostatnim ułożeniu i no tak długo liczył i tak się zapatrzył, no pewnie stres, no myślę, że... I po prostu zobaczył na stoper i już miał 10 sekund i nie powiedział mu 8, jak już spojrzał. I powiedział mu 12 potem, więc no, tak. Jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, gdybyś znalazł się na miejscu Tomka? W sensie w tym momencie, co Tomek poprosił? No jakby nie jestem w stanie postawić siebie w tej sytuacji, ale dla mnie, no, jeśli sędzia nie mówi 8, jakby, zależy... Co bym widział w inspekcji, może tak, bo jakby na pewno według mnie nie wziąłbym, bo nawet nie wiedziałem, że to jest uczciwe ekstra, szczerze. Jakbym już zepsuł to ułożenie i sędzia by mi nie powiedział 8, no to nie wziąłbym. Teraz jak już wiem, że można brać po takim czymś, no to kto wie, może zobaczymy takie ekstra w moim wykonaniu. To zostawmy ten temat, ale pozostajmy w konkurencji 2x2. Aktualnie żyjemy w erze Teodora Zajdera. Ten rok to dla niego podwójna korona czempionatów. Najpierw mistrz Europy, a później mistrz Polski. Często dzielicie ze sobą ten sam stolik na zawodach. Czy trenujecie i trzymacie się razem?
No jakby często na pewno jeżdżę z rodziną Zajderów na zawody. To chciałbym już ich pozdrowić tutaj z tego miejsca, że umożliwiają mnie często jeździć na jakieś zawody razem z nimi autem. I no wtedy często z Todorem właśnie układamy w aucie. I on, ja go może trochę uczę trójki czasami, chociaż te wyniki na mistrzostwach to może ja powinienem się zacząć od niego uczyć. I no a w dwójce to on mnie uczy też czegoś tam, bo jednak no. Teodor a inni w Polsce to jest taka niby granica paru setnych, ale jednak no, tych setnych nie da się pobić, a Teodor umie po prostu utrzymać się stabilnie strasznie zawsze. Układanie stabilnych średnich w konkurencji 2 na 2 to chyba jego znak rozpoznawczy. Przypomnijmy, że tylko piątce zawodników na świecie, w tym Teosiowi, udało się przekroczyć magiczną barierę 1 sekundy w średniej w konkurencji 2 na 2. Chyba nie każdy ośmiolatek może pochwalić się takimi sukcesami. Nie wiem, tak szczerze, jakbym miał powiedzieć, to Teodor jest najbardziej inteligentnym ośmiolatkiem, jakiego spotkałem w swoim życiu. Po prostu nawet nie chodzi o samo układanie i o samą wiedzę jego na temat układania, co już jest imponujące. Po prostu on nie zachowuje się, jakby był ośmiolatkiem. Jak gadam z nim, to wydaje mi się, jakbym gadał z kimś starszym. Po prostu. I potem tak patrzę na niego, że to jednak. Nie wiem, metr 40 z kapeluszem i to nie jest, to nie gadam po prostu z jakąś starszą osobą, tylko z Teodorem, który. Teoś pochodzi, można to chyba nazwać, z rodziny Spitkiberskiej. Jego rodzeństwo, Ada i Stefan, również układają, ale układa również ich tata. Jak już wspomniałeś, spędzasz z nimi trochę czasu w podróży. Jak wygląda to ich spitkiberskie życie? No, wiem na pewno, że Stefan i Teodor, albo dobra, może nie wiem tego, ale wydaje mi się, że Stefan i Teodor często układają razem dwójkę. Nie wiem, czy to prawda, może się dowiem po wywiadzie, ale wiem, że Ada na pewno, wiem, że Stefan i Teodor nie trenują Scube, a the main event to Scube jednak i ona się tylko na nim skupia praktycznie, więc nie mogą jakoś razem trenować super i się wspomagać. No, ale ten Stefan i Teodor to jednak obaj ich main eventy to dwójka i trójka. Jednak Stefan też jest bardzo mocny w dwójce. I myślę, że Teodor czegoś tam potajemnie go uczy, ale nie jestem pewny, nie jestem pewny. Czy w tym momencie, w przypadku Teosia, mamy stworzoną taką idealną infrastrukturę do rozwoju speedcubingu? No, nie wiem, bo nie mam, jakby moi rodzice nie układają tak jak na przykład tata Stefana i Teodora. I moi rodzice i ogólnie też nie mam brata, który układa. Jakby mam brata młodszego, ale on nie układa i nie wiem jak ja jakby moje otoczenie, jakby jak moja rodzina by wpływała na moje wyniki, gdybym miał taką samą sytuację jak Teodor. Więc myślę, że nie mogę udzielić odpowiedzi na to pytanie, bo po prostu nie wiem, jak to wygląda. To jakie są składowe do osiągania średnich poniżej 1 sekundy w konkurencji 2 na 2? No, trzeba umieć dużo, naprawdę dużo algów i to nie, że może nie, że dużo algów po jeden, tylko bardziej trochę mniej algów, ale na daną sytuację umieć algi, które się różnią od siebie, te alt-algi. Po prostu, które idą inaczej, bo często Scramble potrafi mieć gotowe trzy ruchy zaczętego alga, ale to nie jest jednak ten podstawowy alg. I wtedy powiedzmy, ja, Teodor i niektórzy, którzy też znają te dużo algów na daną sytuację, zrobią na tym Scramble łatwe sub 1, a niektórzy zrobią te trzy ruchy i zrobią podstawowego alga. No i stąd jest ta przewaga na przykład Teodora nad innymi, że on po prostu umie dużo tych alt-algów. I szuka jakichś niemożliwych rzeczy w tej inspekcji. Prawdopodobnie do niemożliwych należy nauczenie się ponad 150 tysięcy Tak, algorytmów do tak. 2 na 2. Mowa tutaj o systemie zaprezentowanym przez Holendra Antonie Paterakisa. Możesz przybliżyć nieco ten koncept? No, z tego co mi wiadomo, to właśnie wymyśliło to dwóch Hiszpanów, którzy się znają z Antonim Paderakisem. I jest to ponad 150 tysięcy algorytmów. Które po prostu jakby praktycznie na każdym scramblu możesz znaleźć optymalną solucję dzięki tej metodzie, bo po prostu jakieś
trudne metody typu EG1 LS albo LS. Po prostu te trudne metody są zabierane w tych ponad 150 tysięcy algów. I ostatnio się stworzyła taka popularna seria, że dużo dobrych osób w dwójce na świecie zaczęło jakby w każdą środę, nazywają to All Wednesday, nagrywać jakieś dobre średnie, gdzie starają się właśnie szukać tych OO solucji jakby i potem porównują swoją solucję z tą OO, no i niektórym się powiedzmy na dwóch ułożeniach udaje znaleźć tą idealną solucję według tej strony OO, a niektórzy po prostu jeszcze nie umieją tego znaleźć. Czyli reasumując, jest to 150 tysięcy optymalnych rozwiązań dla każdego pomieszania. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś będzie chciał przyswoić te wszystkie algorytmy. No myślę, że na pewno nikt się nigdy nie będzie uczyć 150 tysięcy algów. Ale no zawsze będą się uczyć tych najtrudniejszych metod, gdzie i wtedy będzie o wiele łatwiej znaleźć tą optymalną solucję, która się nazywa OO. A jak się uczyć? No myślę, że ja nie jestem na pewno dobrym przykładem do mówienia, jak się uczyć algów, bo ja najbardziej to lubię sobie zrobić cały set 12 algów w jeden dzień i potem po prostu go drillować, zamiast robić 6 na dzień regularnie, więc myślę, że nie jestem dobrą osobą, żeby mówić, jak się uczyć algów. Wróćmy do Mistrzostw Polski. Powiedziałeś, że sytuacja z finału 2-2 rozbiła cię z finału konkurencji 3-3. Ty do tego finału wchodziłeś z drugiego miejsca po półfinale, co ustawiało cię w parze z Cymonem Klasińskim. Po tym twoim pierwszym doskonałym wyniku 5-40 poczułeś na sobie pewnego rodzaju presję, bo po twoim ostatnim ułożeniu było widać zawód na twojej twarzy. Może nie presja, bardziej ogólnie to ułożenie się wydaje, to 5.40, takie no w sumie fajne, bo było poniżej średniej kajtka i ogólnie dobry start, tylko że nie wiem, nie byłem jakiś super zawiedziony po tym 5.40, ale ten scramble naprawdę miał potencjał, po prostu widziałem mega dużo na nim i też się zacinałem na nim. I potem starałem się utrzymywać taki sam turning, w sensie, że chciałem płynny, czyli inny ternik mieć, ale no już się nie udawało. Jakby nie była wina w rozwiązaniach, na przykład na Mistrzostwach Europy, co ciekawe, miałem problem z rozwiązaniami, dlatego mi poszło słabo, a ten ternik na Mistrzostwach Europy miałem serio dobry, a teraz jednak rozwiązania były dobre, bo te błędy, które zobaczyłem, co miałem w finale Euro, poprawiłem właśnie, żeby mi się nie zdarzyły takie w finale Mistrzostw Polski, no ale tym razem ternik zawiódł, więc trzeba się jakoś nauczyć to i to kontrolować. Emocjonalna reakcja Kajtka Opacha po jego życiowej średniej w tym finale 5,78 na długo zostanie nam w pamięci. Co możesz mi powiedzieć o tym zawodniku i jego wicemistrzostwie Polski? No jakby Kajtek jest no jednym z najbardziej utalentowanych i osoby, która włożyła pracę w tą trójkę. Po prostu grindował przed mistrzostwami, nauczył się full ZB oprócz Siunów i no często się z nim widziałem, nocowałem u niego w domu i po prostu jak układaliśmy to czasami często mu mówię coś w stylu, zanim zrobił to sub-6 w finale, to się spytał, często się go pytam, czemu on nie ma średniej poniżej ja na oficjalu, po prostu ma tak dobre rozwiązania i no wykorzystał wszystkie swoje umiejętności w odpowiednim momencie po prostu. Ty swoją pierwszą średnią sub-6 osiągnąłeś w 2023 roku. Był to wynik 5,92 osiągnięty podczas GLS-ów. Ten wynik długo nie schodził z twojego profilu WCA jako ten bestowy. No to było takie coś, że przez półtora roku nie mogłem pobić tego. Nie zrobiłem żadnej średniej sub-6. I przez ten rok po prostu nie umiałem pobić, bo miałem średnią 6,70 PR-a i potem zrobiłem 5,90. I nie mogłem pobić tego bardzo długo. Po prostu to była za dobra średnia. Porozmawiajmy o tej barierze 6 sekund średniej w konkurencji 3x3. Co składa się na przygotowanie zawodnika doprowadzające do pęknięcia tej bariery? No na pewno jakaś określona ilość TPS-a, bo nie da się układać TPS-em 2 sub 6. Po prostu jest tam
jest ten TPS musi być jakiś, nie musi być jakiś super szybki, bo są zawodnicy, którzy układają po prostu bardziej smooth niż nawalając TPS-a. I myślę, że jeszcze Alkseti, na pewno cały Friedrich, umiejętność przewidywania pierwszej. Nawet do granicy SA6 czasami się przyda druga para, przewidywanie dwóch par, chociaż ja często mam problemy z tym. Myślę, że to tyle. A próbujesz poprawiać to przewidywanie? Uczysz się, tak jak Radek Marcinek z obrazka, przewidywania XXX crossów? Nie, widziałem odcinek Radka na YouTubie i no, nie próbowałem tego, ale no, ćwiczę na pewno przewidywanie. Moje przewidywanie w inspekcji. Nie idzie to jakoś super, chociaż zdarzało mi się ułożenie, gdzie przewidzę cegę w tyle, ale nie na jakimś super scramblu. Jasne, to jak wyglądają twoje ćwiczenia? W moim przypadku to jest tylko skramblowanie sobie kostki i patrzenie z nielimitowaną inspekcją, ile dam rady przewidzieć. Gorącym tematem w momencie nagrywania tej rozmowy są wydarzenia z Wielkiej Brytanii. Tak, padł widziałem. Tam bowiem drugi najlepszy singiel w Europie w konkurencji 3x3, a wynosił on 3,65. Wykręcił go Adrian Granger. Jest to o tyle niezwykłe wydarzenie, bo ten zawodnik dotychczas osiągał średnie na poziomie 9 sekund. Co tam się wydarzyło? No było w sumie dwóch zawodników i dwóch dostało last layer skipa. I obaj zrobili chyba inne rozwiązanie. Tylko po prostu jakoś się było dość chyba podobne, chociaż nie wiem. I no, oglądając to, no, trochę śmiałem się szczerze, bo no, 300 do rekordu Europy w singlu, to naprawdę to wystarczy, że lekko trochę szybciej by, nie wiem, rozpoznał, że jest ten LL skip i byłby rekord Europy pokonany. Tym drugim zawodnikiem jest Jake Brown z wynikiem 3,91, ale oglądając nagranie i euforię ADN-a pomyślałem o czymś innym. Ten wynik 3,65 w jego wykonaniu jest niemalże niemożliwy do pobicia. Jak to wpływa na późniejsze ułożenia i mental zawodnika? No, patrząc na tego zawodnika, na pewno trójka to nie jest jego main event, więc myślę, że to jest taki dość fartowny singiel, ale no myślę, że naprawdę nie ma szans, jeśli nie będzie trenować tej trójki to tak dużo bardzo, to myślę, że nie ma szans tego przebić przez najdłuższy czas i jego mental może być trochę taki zmieszany na pewno. Czy tego samego doświadczyłeś po twojej pierwszej średniej SAP 6 w 2023 roku? No właśnie nie. Myślałem, że przebiję to szybko. W sumie na każdych zawodach można uznać było, że mam takiego faila trochę, że brakowało tylko jednego ułożenia, żeby dopiąć tą średnią lepszą niż to 5,92. No i wtedy coś nagle pękło i zrobiłem. Co prawda prawie półtora roku później, ale jednak zrobiłem te dwie średnie i wtedy ta mentalna bariera się na pewno odblokowała bardzo. To średnie SAP 6 mamy omówione. To co musi zatrybić, żeby zawodnik osiągał średnie SAP 5? No, chyba byłem w swojej karierze, nawet nie mogę uznać, że blisko, po prostu po dwóch ułożeniach miałem medianę jakby z dwóch ułożeń SAP 5. Zrobiłem jakąś czwórkę i niską piątkę i 4,65 i chyba 5,10, coś takiego. Ale no jakby patrząc po moim wyniku z GLS-a w styczniu 2023, zrobiłem to 5,92, mając PR-a zrobionego praktycznie 3 tygodnie wcześniej. To było na przełomie właśnie roku 2022 a 2023. I ja pamiętam do dzisiaj rozmowę, jak podczas świąt gadałem z Oskarem Hanuszkiewiczem na kamerce i dawaliśmy sobie cele na rok 2023 i powiedziałem mu wtedy, że chciałbym, żeby średnie 6,5 były dla mnie normalnymi średnimi i mieć PR-a w okolicach 6,20 i pod koniec roku już. A w pierwszym bo to było dosłownie w pierwszym tygodniu nowego roku, zrobiłem średnią SAP 6 i dostałem wtedy sponsora od dwóch praktycznie największych marek, oczywiście przez
tylko przez to, że zrobiłem tą średnią mega dobrą, bo jakby poza tą średnią, to tak szczerze nie było powodu, żeby mnie podpisał moju i Cubicle. To jak już zahaczyliśmy o ten temat, to powiedz mi, co niesie bycie w zespole Moju Team? No na pewno korzyści finansowe, bo jakby mogę jeździć na zawody i nie martwić się o fundusze, bo po prostu mi zwracają za te zawody. Na pewno nie muszę się martwić o kostki, na jakich układam, bo też mi wysyłają za darmo, jak chcę. I mi to bardzo ułatwia, bo często przed mistrzostwami Europy miałem tak, że nie mogłem wybrać maina i poprosiłem Moju o wysłanie, powiedzmy, ich trzech najnowszych trójek, żeby sobie przetestować i sobie setupować jakoś. I na pewno bardzo dużo mi pomagają w mojej karierze, za co bardzo dziękuję. A jak wspiera cię The Cubicle? No z Cubiclem w sumie tak samo, tylko że z Cubiclem dostaję na pewno mniej kostek, bo to jest sklep kostkowy, a nie firma kostkowa, bo sklep jakby on płaci za te kostki też mniejszą cenę. Mniejszą cenę niż my, jaką kupujemy, ale dalej ta cena nie jest jakaś super mała. A Moju to są naprawdę te koszt produkcji tych kostek jest naprawdę strasznie mały w porównaniu do ceny, w której się kupuje. Z tego, co mi kiedyś mówił Michał Halczuk, to naprawdę niektóre trójki nie flagshipowe od Moju wykonanie podobno kosztuje 9 zł, więc też się bardzo zdziwiłem, jak to usłyszałem. Ale no, Cubicle. Wracając do tego, to Cubicle mnie wspiera na pewno finansowo trochę bardziej, no bo jednak w tej przestrzeni kostek to jakby nie mają tyle, nie mają aż tak, im się to nie opłaca po prostu. Ale myślę, że na jakichś majorach, na Mistrzostwach Świata na pewno mi dużo wspomogli, za co też bardzo dziękuję. I to wyglądało tak, że osiągając ten wynik z początku stycznia, oni sami zgłosili się do ciebie z propozycją współpracy? No, z Moju tak było, że sami mnie znaleźli, bo układałem też na kostce Moju wtedy. Moju w tym, na tej średniej 5,92 układałem na RS3M 2020, bardzo budżetowa kostka. I wtedy mnie Moju na początku wrzuciło na Instagrama. Jak ktoś robił dobre wyniki na ich kostkach, to właśnie wrzucali go na Instagrama i Facebooka. I potem napisali do mnie w wiadomości prywatnej. Wiadomości prywatnej napisali do mnie, czy chciałbym być sponsorowany przez nich, i wiedziałem wtedy, że na tamten czas dużo osób miało podwójny sponsoring i na przykład od Gana i Cubicla, albo od Moju i Cubicla, więc uznałem, że jeśli Moju mnie chce, to myślę, że Cubicle też mnie może chcieć, bo te firmy są na równym poziomie, no. Są to najlepsze firmy. I napisałem do CEO Cubicla, Filiu. I no, po prostu pisaliśmy przez. Na początku mi nie odpisywał, w sensie, że jak napisałem, ale no potem zobaczył, że coś może z tego być i powiedział mi, że podpisują mnie jako taki talent, trochę można powiedzieć. No i w sumie tak się potoczyło to dalej. A jakbyś dostał propozycję współpracy od Gana, rozważałbyś transfer? Teraz jak patrzę, oczywiście, że nie. Ale kiedyś dostałem propozycję od Gana. Dużo osób dostało propozycję od Gana. Radek, Marcinek, Kajetan Opach i ja dostaliśmy w 2022 już nawet. Jak naprawdę nie byliśmy aż tak dobrzy wtedy. Układaliśmy, no, poniżej 7 sekund to dobry poziom, ale nie jak na taką firmę jak Gan. I może szukali jakichś nowych talentów, ale na przykład z Polski. Ale no, wszyscy we trójkę odpisaliśmy temu Ganowi i z wszystkimi trzeba urwali kontakt, więc nieźle nas wyrolowali. A to ciekawe w kontekście tego, co mówił Radek Marcinek podczas naszego wywiadu o marzeniu bycia sponsorowanym przez Moju. Radek wspomniał jeszcze o jednej rzeczy, że jesteś jednym z zawodników, którzy posiadają więcej niż jeden wariant tego samego modelu kostki. W twoim przypadku jest to Weilong V10. Co niesie za sobą ta strategia? No, w sumie zacząłem tak robić, jak zauważyłem, że Tymon ma 5 ganów twoich i w każdym ma nawet numerkiem podpisane. I zobaczyłem, że może też tak będę robić, bo jakby na pewno jest dzień, gdzie kostka musi być szybka, bo po prostu
jesteś w idealnej predyspozycji do układania i układasz super na szybkiej kostce. Miałem tak w trzeciej rundzie na Euro, gdzie czułem, że po prostu biorę tą kostkę w ciemno, która się mega szybko porusza, ale no też potrzebuję tej wolniejszej kostki i myślę, że zalecam każdemu, kto ma, chociaż no kto po prostu chce wydać fundusze na to, że te dwie wystarczą naprawdę. Jedną sobie setapować tak mega wolno, jak żeby w te gorsze dni, gdzie jakoś super nie masz tego TPS-a i nie jesteś smooth, jakby twój ternik nie jest smooth, to po prostu bierzesz tą kostkę na zawodach, tą wolniejszą i układasz na niej, a nie się po prostu starasz przystosować do tej szybkiej. No i ja myślę, że mam takie trzy kostki aktualnie. Jedna jest super szybka, jedna jest bardzo wolna, a jedna taka po środku. I najczęściej na oficjale wybieram tą bardzo szybką, więc no myślę, że to po prostu zależy od jak się czujesz aktualnie. Przejdźmy teraz do twojej trzeciej mainowanej konkurencji. Mam tutaj na myśli kostkę 4x4. Muszę się przyznać, że dopiero po opublikowaniu recenzji moju AOS-u V7 zobaczyłem finał konkurencji 4x4 podczas Mistrzostw Polski. Ty podczas swoich ułożeń trafiłeś na dwa rolling popy, które wypadały na czwarte i piąte ułożenie. Przez to wchodził ci do średniej singiel 34,09, a czwarte ułożenie zakończyło się DNF-em. Do tego finału wchodziłeś z drugiej lokaty wśród Polaków po półfinale, a finał zakończyłeś na odległej ósmej pozycji. Chyba nawet w najczarniejszych myślach nie zakładałeś takiego scenariusza. Może same rolling popy nie były przyczyną tego, po prostu bardziej pierwsze trzy ułożenia były serio dobre. Jakby nawet nie wydaje mi się, żebym miał szansę na drugie miejsce, bo Maciek zrobił PR AWG w finale i to jest PR AWG sub mój PR AWG, więc musiałbym zrobić serio mega dobry wynik, ale no zacząłem bardzo ładnie po trzech. Taka passa na trzecie miejsce, myślę, po tych pierwszych trzech. Ale no na czwartym zrobiłem mega słabe ułożenie i jeszcze rolling popa dostałem, czyli DNF. No i na piątym nie wiedziałem jakby co robić trochę, więc chciałem polecieć na spokojnie, ale zrobiłem błąd na początku ułożenia i potem chciałem ten błąd naprawić jeszcze przyspieszając to ułożenie i no już wszystko się rozleciało. Obrali za swój priorytet konkurencje, w których bardzo trudno walczyć o te najwyższe szczeble podium. Mam tutaj na myśli konkurencje 2x2 do 4x4, a w twojej dalszej hierarchii wartości danych konkurencji są Pyraminx i Scube. Dlaczego właśnie te konkurencje? No, w sumie to się zaczęło od trójki, bo no po prostu to jest główna konkurencja, jakby koronna konkurencja, więc pomyślałem, że zacznę ją trenować. I ogólnie jak pan Adam Polkowski zawsze uczy trójki tylko, więc i on mnie coachował do tego dobrego poziomu, więc już uznałem, że trójka to będzie mój main event po prostu. A ta dwójka i czwórka to w sumie się wzięło z tego, że no zauważyłem, że mam jednego z najlepszych TPS-ów w Polsce i że po prostu ta dwójka to skoro dwójka, mówiono zawsze, że dwójka to tylko TPS i algi, no to nauczę się jakichś podstawowych algów do tej dwójki. CLL-a, EG1, może jakiś EG2, trochę LS-ów i po prostu zacznę ją układać, no i jak widać wyszło to okej, skoro jestem trzeci w Polsce. A czwórka? No czwórka się wzięło z tego, że jak na to, że układałem trójkę poniżej 6 lub w okolicach tych 6 jakoś parę miesięcy temu, to układałem czwórkę wyjątkowo słabo, jak na takie czasy w trójce, bo układałem tą czwórkę w 33 sekundy, co patrząc po wynikach niektórych ludzi, niektórzy układają trójkę. Niektórzy układają trójkę w 8 sekund, a powiedzmy czwórkę w 24. No to zobaczyłem, że wystarczy przytrenować. I akurat to podczas tej myśli, Moju wypuszczała nowe czwórki, więc idealnie się złożyło z tym. I zacząłem po prostu grindować dzień w dzień tą czwórkę i się opłaciło. Twój tegoroczny progres w konkurencji 4x4 jest bardzo zauważalny. Zszedłeś z średnich poniżej 32 sekund do tych poniżej 27 sekund. Powiedz mi, co poprawiłeś w swojej technice układania? Największej poprawy na pewno wymagały pierwsze trzy krawędzie białe, bo układam metodą jału. I pierwsze trzy krawędzie plus te cztery centry,
pierwszy oczywiście, to na pewno wymagały dużej poprawy. Parowanie zawsze miałem dobre w sumie w czwórce, chociaż też jak grindujesz tą czwórkę, to jednak parowanie się od razu poprawia, no i cały czas mam taki sam etap w trójce, po prostu bardzo szybki. A jaki masz stosunek do Pyraminxa i Skuba? W jednej i drugiej konkurencji zajmujesz top 20 w Polsce, jeżeli chodzi o średnią. Ale wciąż wydaje mi się, że są to takie twoje nieśmiałe podrygi do tych konkurencji. No, jakbym już miał wybierać tych dwóch, to bardziej Pyrka, bo jestem dość wysoko w niej. Zawsze się dzieje coś takiego, że w finale Mistrzostw Polski robię dobrą średnią i jestem dość blisko podium nawet. I to jest taka tradycja w sumie od 2 lat już. A w Skibie jestem, tak szczerze, do bani po prostu. Nie wiem, po prostu mam szybkiego DPS-a w innych kostkach i mam często farta na tym Skibie. Mam średnią 2,80 po prostu z nawalania sledży i hedży, gdzie popadnie. Już prędzej widzę tą moją kreatywność w pyrce. Podsumowując niejako ten segment i całe Mistrzostwa Polski, chciałbym przytoczyć zdanie, które padło w rozmowie pomiędzy mną a Adrianem Dębskim właśnie na PN-ach. A brzmiało ono: w Polsce bycie bardzo dobrym zawodnikiem to za mało, żeby osiągać sukcesy. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Trochę zgadzam się z tym. Myślę, że Polska jest na takim poziomie, że serio trzeba coś poświęcić się danej konkurencji, żeby nawet stanąć na podium Mistrzostw Polski. Nie wydaje mi się, że jest jakaś konkurencja na tych mistrzostwach, gdzie serio podium było takie proste. To co zatem definiuje genialnego speedcubera, który osiąga te najwyższe laury? Zakładam, że nie jest to tylko liczba zapamiętanych Na algorytmów. pewno warunki przed zawodami i podczas zawodów, żeby no takie rzeczy typu odpowiedni sen, jakiś posiłek odpowiedni, żeby nic się nie stało podczas zawodów nieoczekiwanego. I to zależy od oczywiście osoby, ale na pewno starać się skupić maksymalnie na swoim ułożeniu. No i to chyba wszystko. A myślisz, że dochodzą do tego też takie zewnętrzne czynniki, jak chociażby praca z psychologiem sportowym? A no z tego co wiadomo, to ci najlepsi speedcuberzy, nie wiem, czy chodzą do psychologa sportowego. Na pewno niektórzy tak. Ja ostatnio zacząłem chodzić przed mistrzostwami i myślę, że trochę pochopnie się nastawiłem, bo zacząłem używać taktyk, które mi on dał po prostu przed mistrzostwami. I myślę, że sobie w głowie postanowiłem, że te taktyki magicznie zrobią, że będę najlepszy w tej, że będę o wiele lepszy niż wcześniej. Ale zrozumiałem, że to nie taktyki, tylko po prostu się za bardzo skupiłem na tych taktykach, a nie na układaniu. A możesz podzielić się jakąś techniką zaproponowaną podczas takiej sesji? No mogę się podzielić w sumie jedną z nich, na przykład. Jak siedzisz w poczekalni, chociaż to też zależy od zawodnika oczywiście, ja to przetestowałem i dla mnie to nie jest, bo jestem osobą dość otwartą i lubię rozmawiać z ludźmi, więc w poczekalni, jeśli myślisz o stresie i nie chcesz, jakby nie znasz nikogo w poczekalni, no może się trafią takie zawody, na przykład za granicą, gdzie nie znasz nikogo i nie chcesz z nikim gadać i ogólnie jesteś zamkniętą osobą, i żeby nie myśleć o tym stresie, to po prostu sobie na palcach tak robisz jakby po kolei i mniej więcej odliczasz, że 4, 3, 2, 1 i tak z powrotem 1, 2, 3, 4. I jest dużo jakby opcji tego ćwiczenia, tylko po prostu, żeby twój mózg się zajął ćwiczeniem, a nie stresem. W kontekście psychologii i podejścia do speedcubingu, w twoim przypadku, ale także w przypadku na przykład Tymona Kolesińskiego, bardzo zauważalna jest pewna zmiana. Stary Olaf bardzo różni się od tego obecnego. Czujesz tą przemianę mentalną? No, trochę czuję, że na przykład kiedyś jak mi nie szło, to byłem zły, a teraz bardziej smutny, bo kiedyś bardziej polegałem na swoich jakby umiejętnościach, a teraz wiem, że moje umiejętności są dobre i że to po prostu nie poszło i jestem po prostu smutny. Czasami po nieudanym oficjalu na jakimś majorze często płaczę na przykład, bo jestem po prostu smutny, a kiedyś to po prostu byłem zły, że nie wiem, jakbym coś chciał rozwalić. Czy umiejętność nazwania tych emocji to pokłosie pracy z psychologiem? Może trochę. Nie sądzę, myślę, że to po prostu z dorastania.
Znamy to twoje współczesne oblicze, ale teraz chciałbym wrócić do początków twojej kariery. Zaczynałeś tą swoją przygodę ze speedcubingiem jako 8-latek w szkole na zajęciach Adama Polkowskiego. Możesz opowiedzieć, jak to wtedy wyglądało? No, ogólnie to zmieniłem szkołę, podstawówkę w trzeciej klasie i przyszedłem do prywatnej podstawówki w Sopocie i wtedy zobaczyłem, że są dodatkowe lekcje kostki Rubika i się strasznie zdziwiłem, że czy w ogóle istnieją takie, a zawsze miałem gdzieś na półce tą jednak kostkę Rubika, tego Rubiksa z Empiku od babci, więc po prostu uznałem, że no w sumie się zapiszę, bo w poprzedniej szkole nie miałem takich dodatkowych zajęć i przyszedłem na pierwsze i też nowa szkoła i nowe zajęcia, no to nie miałem żadnych osób, które ze mną chodziły, ale no i w końcu zobaczyłem, no i pan oczywiście nie zwracał na mnie jakiejś super uwagi, bo dopiero zaczynałem. Mogłem być też uczniem, który przyszedł tylko na jedną lekcję i mi się to znudził, więc nie widział potencjału na początku. Ale no, przychodziłem już lekcji na lekcję, tydzień po tygodniu. Oczywiście było dużo osób lepszych ode mnie w tym kółku, bo ono już chyba było prowadzone od roku czy dwóch. I były osoby w tym kółku, które układały po 30 sekund, a ja nauczyłem się chyba w 6 lekcji całej trójki, albo no trochę dłużej może. I po prostu układałem pierwsze ułożenie, zrobiłem minuta 30. No i zauważyłem, że no w sumie mi to spoko wychodzi. Zacząłem chodzić z kolegami z klasy właśnie na to kółko. No i zrozumiałem, że ja mogę gonić te osoby. Miałem taki cel, pan Adam miał taki ranking najlepszych osób z naszej szkoły i zapisywał nasze besty, które robiliśmy. I ten best to był 33 sekundy chyba przez osobę ze starszej klasy. I ja miałem takie coś, że kiedyś mogę być najlepszy w tym rankingu. I po prostu układałem, kupowałem jakieś kostki i pan też zauważył we mnie ten zapał do pracy. Raz powiedział, miałem takiego kolegę, z którym w sumie dalej chodziłem z nim przez 5 lat do podstawówki i teraz chodzę z nim do liceum. To jest mój najlepszy kolega. I wtedy też układaliśmy na równym poziomie, w koło właśnie 40 sekund. I pan raz podszedł na lekcji do nas i powiedział coś w stylu, że ja was nauczę takiej metody. Takiej metody, gdzie jest mniej etapów i będziecie szybciej układać. No i tak się zaczęło w sumie. Szybko stałeś się najjaśniejszym ogniwem tych zajęć i jeżeli chodzi o czasy, to zostawiłeś innych uczestników tych zajęć daleko w tyle. Jak to wyglądało później po nauczeniu się tej tajemnej metody pana Adama Polkowskiego? No, skończyło się na tym, że ten mój dobry kolega przestał układać, bo trochę go to przerosło. Ta metoda, oczywiście mowa o Friedrichu. I ja zacząłem, a była jeszcze jedna dziewczyna taka też z równoległej klasy, która też jakby uczyła się z nami tego Friedricha i ona nie straciła tego zapału i po prostu uczyłem się cały czas, ale to jednak moje progresy w czasach były najbardziej widoczne. Z tego co wiem, to chyba nie zawsze było przyjemnie pomiędzy wami na lekcjach. Darliście ze sobą te przysłowiowe koty? No, czasami nie było ciekawe. W sumie mi przypomniałeś trochę o tym, ale dawno się nie zastanawiałem nad tym, ale no, bywały ciężkie lekcje, gdzie przychodziłem na lekcje, nie wychodziło mi i po prostu jakby byłem obrażony może na siebie bardziej, na to jak słabo układam. Bo u pana Adama robiliśmy co lekcję 100 czy tam 50 ułożeń i po prostu mi mówił, co mam poprawiać. I mnie też uczył, więc no. A czujesz się inspiracją dla Adama Polkowskiego w kontekście prowadzonych przez niego zajęć? W końcu jesteś, jakby nie patrzeć, jego wychowankiem, który osiąga naprawdę ogromne sukcesy. No, powiedzmy, że się czuję, Myślę, że bo Adam Chodyniecki jednak nie uczył się od podstaw u Adama, tylko dopiero przyszedł na te lekcje, jak był już w miarę dobry i pan Adam mu po prostu powiedział, jak co poprawić i też był o wiele, Adam Chodyniecki był o wiele lepszy ode mnie przez jakieś do roku 2021, myślę. Myśląc o twojej zawodniczej karierze, zawsze przed oczami
Pojawiasz mi się w towarzystwie wspomnianego już tutaj wcześniej Adama Chodynieckiego. Jak wygląda teraz wasza relacja? No z Adamem od... Poznaliśmy się na mistrzostwach 2018 i ta relacja, no, nie, pozakostkowo też się spotykaliśmy na przykład. Pomimo tego, że Adam mieszka w Świdnicy, a ja w Sopocie, co jest bardzo daleko od siebie, to się nawet w wakacje spotykaliśmy na tydzień, albo u Adama, albo u mnie w Sopocie. I albo Adam przyjeżdżał do mnie na GLS-y, no a teraz ta relacja jest dobra, no. Adam też z tego co wiem, trochę przestaje jeździć na zawody, tak często jak jeździł wcześniej, no ale dalej ta relacja się trzyma jednak. W 2021 roku powiedziałeś takie słowa: nie wydaje mi się, żeby jeden wybił się nad drugiego. To w kontekście twojej rywalizacji z Adamem Chodynieckim. Nie trzeba się bardzo przyglądać wynikom, żeby doszukać się w nich twojej przewagi. Co na nią wpłynęło? No w sumie to nie wiem. Adam wiem, że trenował dużo na pewno. A ja może po prostu więcej albo skuteczniej. Myślę, że napędzaliśmy siebie oczywiście na tych wszystkich zawodach. Adam kibicował mi i ja kibicowałem Adamowi. W tym roku Adam był bardzo blisko do zrobienia finału Mistrzostw Polski w trójce. No i naprawdę napędzaliśmy się obaj. Chociaż to ja miałem o wiele większe szanse na stanięcie na podium i w ogóle się dostanie do finału. Bo po prostu te moje wyniki są teraz lepsze. Chociaż no w 2021, jak wspomniałeś, to Adam był jednak lepszy. Miał lepszą średnią oficjalną i na zawodach online mnie też rozwalał, więc no. To wróćmy teraz do początku naszej rozmowy. Czy kolejnym elementem składowym genialnego speedcubera jest przyjaźń okraszona rywalizacją z innym zawodnikiem? Myślę, że tak. Nawet nie musi być to jeden kolega, który... Nie musi być to jeden kolega, który cię będzie wspierać. Tylko może być to nawet cała grupa, jak teraz mamy taką grupę, którą nazwaliśmy trochę śmieszną nazwą trójkąciarze i wszyscy się napędzamy. I jeśli licząc wszystkie medale Mistrzostw Polski, to zrobiliśmy łącznie 14 ich, więc no na 51 wszystkich medali. Więc myślę, że ta grupa albo ten przyjaciel no jest potrzebny do napędzania siebie. Podczas swojej kariery przeszedłeś spod skrzydeł trenerskich Ruby Trenera do Cube for Fun. Z czego wynikała ta zmiana? No w sumie to nigdy nie zmieniłem, tylko miałem lekcję tu i tu w tygodniu. I to było właśnie podczas mojej jakby fazy na 2x2, bo w Cube for Fun uczyłem się bardzo mało trójki. Bardzo, bardzo mało trójki się uczyłem. Może miałem kilka lekcji z Łukaszem Burligą, ale ogólnie to trenowałem dwójkę tą. Z Piotrkiem Tokarskim, Janem Zychem i właśnie też z Łukaszem. No a w Rubiarcie jednak wtedy się nie dało uczyć 2x2. Chyba teraz widziałem, że są jacyś nowi trenerzy i że myślę, że tam się też ktoś może nauczyć 2x2. I z perspektywy czasu uważasz to za dobry ruch? Nie chcę nikogo obrazić, ale myślę, że dałbym radę się nauczyć sam dobrze jednak. Że po prostu... Ta wiedza z Cube for Fun na pewno się przydała i oswoiłem ją szybciej, ale patrząc na to mogłem się wtedy skupić bardziej na lekcjach w RubyArcie i na tej trójce. Czy w dzisiejszych czasach mnogość trenerów to trampolina do sukcesu dla młodych zawodników, czy wciąż da się nauczyć z poradników czy rekonstrukcji? No na pewno jak już to bardziej z poradników, z rekonstrukcji dopiero jak już będziesz naprawdę dobry, można się uczyć. Ale myślę, że warto spróbować chodzić na lekcje. Znam osoby, którym te lekcje bardzo pomogły i są teraz najlepsi w Polsce, ale też znam osoby, które po prostu chodziły na te lekcje przez jakiś okres czasu i chodziły, chodziły, chodziły i ten progres był jakby nie był aż tak duży jak u tych osób, które też chodziły na lekcje. Po prostu to inaczej działa na każdego, ale myślę, że z mojego punktu widzenia no polecam lekcje, bo jednak to te lekcje sprowadziły mnie z czasów minuta 30 do czasów 8 sekund. Jasne, a możesz przytoczyć takiego zawodnika, któremu lekcje pomogły w rozwoju? No na pewno Oskar Hanuszkiewicz uczył się chyba właśnie z Łukaszem z Cuba w Cube for Fun, bo Łukasz to w końcu rekordzista świata były i multi rekordzista w ogóle
dużo rekordów miał w tym skubie i Oskar się od niego uczył, tak słyszałem, że jak widać to przyniosło owoce. No, Oskar srebro na Mistrzostwach Europy, złoto na Mistrzostwach Polski. No to piękna historia. Doszło do przemiany Oscara z poziomu uczniowskiego na poziom mistrzowski, ale wróćmy do 2018 roku. Wtedy Adam Polkowski włączył do speedcubingowego kalendarza taką inicjatywę, jaką są Mistrzostwa Polski Juniorów. Ty z tą formułą jesteś związany od początku. Powiedz mi, czy ta formuła to taki przedsionek dla młodych zawodników do sprawdzenia się przed tymi oficjalnymi zawodami? Tak i po części nie, bo jakby do tego etapu fazy grupowej się dostaje tylko 32 osoby, więc a zazwyczaj rejestruje się 300 osób i znam też osoby z poprzednich lat, albo nawet no z tego roku nie znam, ale z poprzednich lat znałem osoby, które układały, były młode i układały powiedzmy w 10 sekund i wiedziały, że nie mogą zrobić tej fazy grupowej, więc po prostu się nie rejestrowały. Wtedy ich nie rozumiałem trochę i po prostu było to dla mnie dziwne, bo jednak zawsze warto trenować i nawet jak nie masz na coś szansy, to jak przytrenujesz, to zawsze jest szansa na to, żeby się dostać do tej fazy grupowej. Ty na MPJ-ach dałeś się rozpoznać m.in. jako najszybszy dwunastolatek, ale także w tym roku przełamałeś swoją klątwę półfinałów i sięgnąłeś po tytuł mistrza w Mistrzostwach Polski Juniorów. Ale tak jak w przypadku treningów z Adamem Polkowskim, twoje historie w MPJ-ach nie zawsze są tak No, kolorowe. w sumie to wracając do początku tych MPJ-ów, to po pierwszej rundzie, jak układałem na streamie pierwszą rundę, to po pierwszej rundzie po prostu strasznie zepsułem ją i uznałem, że zawsze nie byłem fanem formatu online, bo zawsze psułem w nim i uznałem, że jakby nie, że ja się wypisuję z tych zawodów. Tak naprawdę sądziłem o wypisaniu, bo mnie to tak wkurzało, a też miałem szkołę i inne rzeczy. Również gram, jakby, może dużo tego osób nie wie, ale gram sobie często w Fortnite jakieś turnieje i też miałem podczas tych MPJ-ów je trochę ważne turnieje, więc uznawałem, że jednak to jest ważny turniej, ale jak tyle nerwów mi to przynosi, to może się wypiszę z niego. Ale wtedy pogadałem z mamą i uznaliśmy, że trzeba wymienić na pewno kamerę, bo mnie rozpraszała ta zepsuta. Trzeba światło kupić, taką lampkę. I wszystko kupiłem i wszystko zrobiliśmy po kolei. I przyszła ta faza grupowa już. I w tej fazie grupowej no nie straciłem ani jednego punktu. Układałem bardzo dobrze. Więc no zobaczyłem, że to naprawdę nie była moja wina, ani wina formatu, tylko po prostu wina warunków, bo na zawodach te warunki zawsze praktycznie są idealne, z wyjątkami może, ale no na tych zawodach układałem w porównaniu do mistrzostwach online, to układałem tak dobrze na zawodach stacjonarnych, bo po prostu te warunki były lepsze o wiele. A ten twój tegoroczny sukces to zwieńczenie startów w MPJ-ach? No na pewno jest to zwieńczenie trochę moich osiągnięć, na przykład bo w 2019 byłem drugi i to było najbliżej, bo w 2019 o 300 przegrałem, wtedy był inny format i to było na żywo, ale no ogólnie wygrana w półfinale z Radkiem, najlepszy mecz w historii MPJ-ów, nie znam lepszego, po prostu nie widziałem. No i ten finał z Teodorem po prostu, jak już leciałem na fulla, to nie mogłem się zatrzymać. Tobie i Radkowi Marcinkowi powoli zamyka się możliwość uczestniczenia w Mistrzostwach Polski Juniorów, bo tą barierą wstępu jest wiek 16 lat. Co będzie po waszym odejściu? Teodor będzie bezkonkurencyjny? Wygra przez następne 8 lat i tyle. Nie, a tak serio to myślę, że Oliver Schubert sprogresuje, no ale kurde, Teodor też progresuje. To nie jest tak, że Oliver Schubert sprogresuje do poziomu Teodora, a Teodor dalej będzie stał w miejscu. No jednak Teodor też progresuje, więc jednak widać też po trzecim miejscu teraz na Mistrzostwach Polski. Więc jak my z Radkiem skończymy, nie będziemy już mogli brać udziału, myślę, że Teodor wygra następne 3 albo 2 edycje i zobaczymy albo Oliwiera Schuberta, albo innego speedcubera w akcji, który
No, może przynieść to Odrowi kłopoty. Czy na horyzoncie widzisz takie nazwisko, czy może jeszcze nie doznaliśmy objawienia tego Speedcubera? No, to niektórzy. Moim faworytem jest. Był ze mną w grupie na tych MPJ-ach i nie słyszałem o nim w ogóle. Przed tymi MPJ-ami. Bruno From. Chyba dobrze czytam. I no, zobaczyłem, że naprawdę jest dużo błędów popełnia podstawowych, a układa w te 8-7 sekund. I się naprawdę zdziwiłem. No, jeśli on potrenuje, to naprawdę może sprawiać problemy w przyszłości tym topowym zawodnikom. I oczywiście wcześniej wspomniany Oliver Schubert. Obracamy się w pewnym cyklu. Nowi zawodnicy przychodzą, starzy odchodzą albo zawieszają sportowy speedcubing. W Twoim przypadku też doszło do pewnego rodzaju przerwy. Niestety często wiąże się to z momentami kryzysowymi. Jak to wyglądało właśnie u Ciebie? No były w sumie takie dwa główne momenty. Jeden moment to w 2021, a drugi to w 2024 po Mistrzostwach Europy. I myślę, że ten pierwszy w 2021, wspominam go, no po prostu robiłem bardzo długą przerwę wtedy i były też lekcje online, więc po prostu nic mi się nie chciało robić, szczerze mówiąc, nawet układać. I może ta przerwa mi dobrze zrobiła, bo po przerwie wróciłem. Pobiłem swojego PRawga o 1,5 sekundy w trójce. No, więc myślę, że ta przerwa może mi dobrze zrobiła, a przezwyciężyłem to tak, że po prostu zachciało mi się na nowo układać. A tegoroczna przerwa po euro? No, może nie była jakaś super długa, bo mniej więcej parę tygodni po mistrzostwach pojechałem na zawody w Dębicy, ale no byłem po prostu załamany, bo jednak w 2023 na mistrzostwach Polski miałem trzecie miejsce i już od tego trzeciego miejsca po prostu to był mój jakby prime cubing w tym 2024, gdzie robiłem średnie sub 6 co chwilę. I przychodzą mistrzostwa. Przed mistrzostwami Europy miałem zawody w Gdańsku, gdzie moja średnia z całych zawodów to była 5,89 z wszystkich rund, więc no uznałem, że jestem idealnie przygotowany. Ale no na mistrzostwach Europy ułożyłem świetnie pierwszą rundę, ułożyłem świetnie trzecią rundę, dostałem się z drugiego miejsca i zawiódł ten Luka Head moje jakby rozwiązania. A pozbierałem się z tego, no w sumie długo się zbierałem z tego. Siedziałem u taty w Warszawie, w jego mieszkaniu i po prostu przez tydzień praktycznie wychodziłem może raz na dwór na chwilę tylko, żeby się przewietrzyć i tak to wracałem do domu i po prostu leżałem i albo coś oglądałem na YouTubie. Po prostu chciałem odpocząć od układania. Czy te kryzysy już minęły? No, za tym z euro na pewno, ale jeszcze dochodzi ten kryzys z Mistrzostw Polski trochę. I myślę, że ten z Mistrzostw Polski mnie trochę napędza. Na pewno sobie postanowiłem teraz, że będę jeździć na mniejszą ilość zawodów. Oczywiście na wszystkie zawody w Gdańsku będę jeździł, bo mam blisko na nie. Ale no, mam zamiar na pewno się douczyć paru alksetów z ZBLL-a. I ogólnie trochę, może nie chciałbym tego zdradzać, ale w następnym roku zobaczycie na pewno mnie w najlepszej odsłonie. Twoich poprzedników w wywiadach pytałem o wrażenia z tegorocznych Mistrzostw Europy, bowiem często były to ich pierwsze zagraniczne starty. Ale ty w swoim portfolio masz coś, czym nie każdy może się pochwalić. Mowa tutaj o zawodach w Egipcie. Luty tego roku to dla ciebie zawody Egypt Winter, cztery konkurencje i cztery złota na twoim koncie medalowym. Jak to się stało, że pojawiłeś się na tych zawodach? No, w sumie to wtedy były ferie u mnie na Pomorzu i z tatą chcieliśmy polecieć na. Mój tata jest no, bardzo dużym wsparciem, jak i mama, i po prostu tata uznał, że spytał mnie, żebym poszukał jakichś zawodów za granicą, gdzieś, gdzie jest dość blisko od Polski, żeby nie lecieć do jakichś Stanów na ferie, ale no, żebym poszukał jakichś zawodów i no, zobaczyłem, że są w Egipcie.
No to jako, że ja i mój brat nigdy nie widzieliśmy piramid, to uznaliśmy, że Egipt to i będzie idealne miejsce, tym bardziej, że są zawody jeszcze. I zapisałem się i poznałem wtedy w sumie dużo fajnych osób. Nawet dzisiaj dawałem jednej osobie z tych zawodów tipy do układania, więc tak się fajnie złożyło. Czy wzbudziłeś pewnego rodzaju sensację na tych zawodach? Tak, jakby byłem też w telewizji jakiejś egipskiej wtedy i w sumie fajne przeżycie. Mogę nawet pokazać, bo mam tutaj blisko, bo naprawdę za każdą konkurencję dawali puchary i bardzo mnie to zdziwiło. A tutaj mam akurat szwórki pod ręką, to za każdą konkurencję dawali takie puchary. I no w sumie bardzo fajne puchary są, fajne wstążki i ogólnie. Naprawdę bardzo ładne według mnie. Jakby w Polsce takie wprowadzili, to chętniej bym jeździł. Podczas rozmowy wspomniałeś, że nie jesteś dobrą osobą do doradzania w kwestii metod nauki algorytmów, ale może jesteś odpowiednią osobą do powiedzenia, jak to jest być dobrym w Fortnite'cie. No, w sumie to trochę sobie, no trochę bardzo ostatnio gram w Fortnite'a. I udało ci się coś w tej grze osiągnąć? A no mam oficjalne wygrane $100 w Fortnite'cie na turnieju oficjalnym na duo z moim kolegą. I no w sumie to na razie gram sobie for fun. Tak, ale jednak te wszystkie turnieje w tygodniu i w weekendy staram się grać. Jednak, jak jest ta kostka, to oczywiście jeżdżę na weekend na zawody i opuszczam te turnieje w Fortnite. Ale no, jak ktoś chce zagrać, to w komentarzu nick może zostawić. To sobie poczytam chętnie. Koniecznie wpiszcie swoje niki w komentarzach, może i ja dołączę do wspólnej gry z wami. Czy możemy pokrótce wyjaśnić, na czym polegają takie turnieje? No. Fortnite to jest Battle Royale, gdzie 100 osób jest na jednej mapie i kto ostatni zostaje, ten wygrywa. I no, jakby jest tryb solo, czyli w pojedynkę, duo, czyli w dwójkę i trio, czyli w trójkę grasz. I są turnieje solo, duo i trio jakby. I co mniej więcej rok się zmienia formuła głównego trybu. Albo trio, albo solo, albo duo. No i w tym roku akurat są w trójkach te wszystkie turnieje. I turnieje polegają na tym, że masz określoną ilość gier przez na określoną ilość czasu i musisz jakby zdobyć i ileś tam punktów, powiedzmy, cię albo kwalifikuje do następnej rundy, gdzie możesz wygrać pieniądze, albo już od razu w tej pierwszej rundzie możesz wygrać te pieniądze. Więc po prostu musisz w każdej gierki wyciągnąć jak najwięcej punktów. Punkty to oczywiście na przykład likwidację przeciwników. Albo po prostu zdobyte miejsce. Nie tylko Fortnite, ale rywalizacja na boisku. Z tego co wiem, koszykówka jest kolejną twoją zajawką. No, mniej więcej. Jakby często lubię sobie pograć z chłopakami na sali po prostu. I czasami mamy wolną salę na 2 godziny pod koniec lekcji, więc sobie gramy. I no, mam dużo kolegów, którzy grali w klubach dobrych. Nie wiem, czy mogą niektórzy znać Tref Sopot albo Model Wyg Gdańsk i no po prostu z nimi często sobie gram i można powiedzieć, że oni mnie uczą wtedy. I na koniec, wracając do speedcubingu, jaki sukces byłby dla ciebie postawieniem kropki nad i w twojej karierze? Myślę, że mam takie dwa sukcesy. Finalista Mistrzostw Świata i złoto Mistrzostwach Polski. I tyle. I tego ci życzę. Dzięki Olafie za rozmowę. Tak. Dzięki za wywiad i dzięki za zaproszenie. Będę czekał.